Czy wy widzieliście kiedyś, żeby banany tak sobie stały? To jest chyba możliwe tylko w czwórce. Słuchajcie, jesteśmy w The Sims 4 właśnie. Jupiu, naszych cebulek. I nasza babcia Grażynka, słuchajcie, sadzi. Tutaj sobie wszystko pięknie, ładnie, tu już jest posadzone. Tutaj będzie sadzić właśnie banansy i jabłuszka. Także cud miód i orzeszki. Troszkę późno już się tutaj zrobiło. Ja chwilkę też pograłam sama, ale tak właśnie nie chcę tutaj za dużo grać sama, żeby po prostu nam dziadkowie tutaj przypadkiem nie zeszli. Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że oni zostaną z nami jak najdłużej, no ale może być różnie. Patrzcie, jak babcia Grażynka tutaj się poświęca dla rodziny. Seba idzie, słuchajcie, trenować, znaczy trenować, uprawiać jogging, idzie sobie pobiegać. Nie wiem dlaczego nasza Karyna jest w tak grubym stroju, ale okej, dobra. Dziadek, słuchajcie, i malutka w piżamkach dzisiaj, bo już jest środek tygodnia, w związku z tym już się generalnie nie opłaca ubierać, no bo skoro nie ubrali się do południa, to zostało im jeszcze tylko czwartek i piątek, a później jest weekend, więc totalnie się nie opłaca przebierać. Werka, słuchajcie, Nowak do nas dzwoni. Hej, muszę się wyrwać z domu. Zjesz ze mną obiad? Nie, bo będziemy musieli za niego płacić. My się oczywiście z Werką spotkamy, tak, bo Werka to jest teraz nasza psia psiułka. Słuchajcie, dziewczyny się spiknęły w jakiejś tam kawiarence niedawno, pogadały ze sobą i złapały kontakt. Karyna już była też w domu Werki, poznała też jej siostrę i chyba, słuchajcie, właśnie sobie do niej pojedziemy, a myślę, że później wyrwiemy się za miasto, bo myślę, że Werka ma tutaj nam coś takiego ważnego do przekazania. Zresztą my wiemy, że jej dziecko bierze udział w jakichś tam castingach i generalnie w reklamach. I chciałybyśmy też naszą Jessicę popchnąć może w tym kierunku, więc dlatego mniej więcej się tutaj trzymamy z Werką. Czekajcie, gdzie Werka mieszka? Tutaj, nie? Werka mieszka razem ze swoją siostrą. Także lecimy. Patrzcie, jaki przytulas od razu na misia. No tutaj oczywiście Werka mówi: słuchaj, Karyna, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Poznałam ostatnio fajnego faceta. Znaczy, fajnego. Fajnego pod względem portfela, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, to nie, w ogóle nie mój typ, rozumiesz? Tutaj przez chwilkę się Marzenka przysłuchiwała, bo Marzenka też tego faceta, o którym trochę więcej za chwilę wam powiem, również zna, bo on u niej zamówił pejzaż. Ona jest malarką. I on u niej zamówił pejzaż, więc ona go też zna i nie podoba jej się to, w jaki sposób Werka, słuchajcie, o tym mężczyźnie mówi, bo Werka traktuje go, tak wiecie, przedmiotowo, że chce złapać jakiegoś tam bogatego faceta, najlepiej naiwnego, który by ją po prostu utrzymywał. Natomiast Marzenka uważa, że to jest naprawdę fajny gość, fajnie się z nim rozmawia, jest oczytany, wykształcony, ma nawet fajne poczucie humoru i Marzenka, słuchajcie, tutaj no, go po prostu polubiła i nie chce, żeby jej siostra zrobiła mu, że tak powiem, no, krzywdę, tak? Żeby go wykorzystywała. Dobra, Karyna, Karyna, słuchaj! Karyna, ci muszę coś powiedzieć. No, gadaj, gadaj. Kogo poznałaś? Jakiegoś faceta? Ona mówi: tak, słuchaj, to jest szef tej najnowszej, najbardziej zajebistej i wyczesanej po prostu agencji reklamowej. Po prostu wow, Karyna jest tutaj pod wrażeniem. Słuchajcie, zapyta, jak minął dzień. Okaż podziw, tak, okażemy podziw. Wow, i co? Jaki on jest? Ona mówi: no, nigdy wcześniej go nie spotkałam, ale no nie uwierzysz, przyszedł po prostu i chce, żeby Marzena namalowała mu portret. No po prostu zrządzenie losu. Ja muszę go jakoś wyhaczyć. No ale mówiłaś, że on tak niespecjalnie wygląda. No ale oczywiście tutaj nasza Werka mówi: słuchaj, wygląd nie jest najważniejszy. Najważniejsze przecież to, co w portfelu, prawda? No prawda, Karyna się zgodziła. Karyna chyba troszkę jest wkurzona. Kurde, no i mam tego sepka swojego i nie mogę nawet tutaj poszaleć i pofirtować z jakimś bogaczem, no. Karyna mówi: słuchaj, to może wyrwiemy tego bogacza gdzieś na miasto. Chyba się Marzence to nie spodobało.
Bo Karyna chce ją tutaj, słuchajcie, włączyć do tego planu, żeby go zaprosiła, wiecie, do jakiejś może kawiarni, żebyśmy porozmawiali na temat obrazu. Tutaj Marzena mówi, nie no, kurde, przecież ja z nim wszystko uzgadniam mailowo, on mi już dał wszystkie wytyczne i tak dalej. Tutaj oczywiście nasza Werka mówi, no widzisz, mówiłam ci, z nią tak zawsze jest. No i Karyna, słuchajcie, przejęła tutaj tą rozmowę z Marzenką, mówi, Marzena, no nie bądź taka, my chcemy go tylko poznać, nic wielkiego, a ty przy okazji może dowiesz się czegoś więcej o obrazie, który masz namalować i zgarniesz za to jeszcze więcej kasy, bo będzie idealny, perfekcyjny. Dobrze, słuchajcie, lecimy, lecimy, zaprosimy tego bogacza, bo on naprawdę jest tutaj no, bogatym simem. Niedawno kupił też dom w Wierzbowej Zatoczce, przeniósł się tutaj, rozkręca ten swój wypasiony biznes. No i cóż, spróbujemy go zaprosić na jakąś kawę, nie? To znaczy Marzenka spróbuje. Troszkę jej się to nie podoba, ale ona chyba sama chce go zobaczyć. Nie dlatego, że facet ma gruby portfel, ale dlatego, że po prostu go lubi. Także lecimy! No i jesteśmy w kawiarni, dziewczyny, słuchajcie, są tutaj razem jakby połączone, bo po prostu tak będzie mi łatwiej nimi sterować. No i jest również nasz pan bogacz, Włodzimierz Kiełbasa, cześć Włodziu, hello. Włodzimierz, słuchajcie, jest świetny, później na chwilę do niego wpadniemy i poznacie innych członków jego rodziny. No. I tutaj oczywiście nasza Werka go sobie upatrzyła, zapytamy jak minął dzień. On jest troszkę nieśmiały i w ogóle on naprawdę, wiecie, myślał, że tutaj chodzi o obraz i tak dalej. Także my z Werką już tutaj przypuścimy atak. Natomiast Marzenka też się tu nieśmiało wtrąci do rozmowy. Ja myślę, że Włodek, on tutaj niczego nie podejrzewa. To jest taka dobra dusza. A ty, Karyna, czekaj, chodź tutaj, poznaj też Włodka, bo byłaś bardzo nim zainteresowana. Tak wiecie, po prostu z czystej ciekawości, tak? Chciała zobaczyć, co to za jaki i sobie pewnie myśli, o matko, serio, jeśli chodzi o wygląd, to Werka nie kłamała. Pewnie lepszy jego portfel. Oj, Karyna, Karyna, no naprawdę. Poznajmy tego biednego Włodka. Ej, no możemy zrobić z nim to zabawne powitanie, czy nie? Włodziu, usiadłbyś z nami, co? Ale nie ma tutaj dla ciebie miejsca przy tym stoliku, przykro mi. Dlaczego tu nie ma czteroosobowych stolików? Przepraszam bardzo, no. Kurza twarz. Dobra, weźmy tu oczywiście do niego, zagadajmy, poprawmy humor. Ej, patrzcie, Mortimer, ćwir tutaj jest. A może nasza Werka by się za Mortimerka wzięła, co? Nie, ona tutaj sobie upatrzyła, słuchajcie, Włodka, że Włodek taki będzie łatwy do sterowania w razie czego. Kasiasty, no tak jak mówiłam. Włodek taki nieśmiały, tam sobie chodzi po tej kawiarni, nie wie za bardzo, co zrobić. Tak, on uwielbia naturę. Tutaj oczywiście zagadamy po cichutku. Ty już coś jesz, Karina? Nie, ty czekasz chyba na jakieś zamówienie. Dobra, zagadamy tutaj do Werki, no, że faktycznie on taki z wyglądu, no, średni, ale jak jest kasiasty, to wiecie, niech się tam za niego bierze, ona będzie jej kibicować, w razie czego jej oczywiście też pomoże, tak? Ach, ta przyjaciółka, co byśmy bez niej zrobili? Kto tutaj się... Kto poluje na ciacho? Okej. Okay. O, tu jest też jeszcze jeden sim przez Was zrobiony, troszkę podobny do Włodka, Bogdan. Okej, okay, dobra. Tutaj Karyna tak stoi, chyba nie wie za bardzo, o co chodzi. Chyba troszkę złą miejscówkę wybraliśmy, bo nie idzie tutaj jakoś interakcji dobrych robić. Patrzcie, no to, jak obserwuję tutaj Karynę, czy aby nie będzie chciała Włodka jej wyhaczyć, no ja Wam mówię. Biedny Włodek chyba jest troszkę zmieszany takim zainteresowaniem ze strony dziewcząt. Chodź tutaj, podejdź do niego. Czemu nie mogę zrobić żadnych interakcji? Co? Więcej opcji, przyjazne. Obejmij. No, nie wiem, dobra, spróbujemy go objąć. Nie wiem, czy on nie idzie czasem. Nie zdziwiłabym się. Nie zdziwiłabym się, gdyby po prostu się speszył i uciekł. No, Włodek. Chodź tu, Włodziu. No i poszedł chyba. Cholerę. Nie, nie wiem, coś się dzieje, coś się dzieje, on się znika, pojawia, słuchajcie, taki tajemniczy Don Pedro, tu jest, tu go nie ma. O, przełamaliśmy lody. O, patrzcie na Włodka. O, czyżby on coś tutaj zaczynał podejrzewać? Pewnie sobie myśli, kurczę,
taka seksowna, ładna dziewczyna, chciała mnie objąć. Wiecie, on po prostu no, miał jeden taki zawód miłosny, dziewczyna go wyśmiała, no i on teraz też już stracił pewność siebie, nigdy nie był zbyt pewny siebie, ale teraz no, po prostu no, jeszcze bardziej to poszło, że tak powiem. Jest już też, on jest w ogóle dorosłym simem. I on bardzo chciał mieć kiedyś rodzinę i tak dalej, no ale po prostu nie wypaliło. I tak zamknął się biedak w sobie. Cały czas siedzi w pracy, to mu dobrze idzie. No i tak, dobra. Pochwalimy go. Tutaj w Łodziu jakieś niezręczne dowcipy próbuje, słuchajcie, opowiedzieć. Patrzcie na Werkę, jak się śmieje. Serio? Ho, 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 ho! Wiem, że dopiero wiosna, ale czy wszyscy byli grzeczni? Nie. Nie wszyscy. Na pewno nie Werka. Werka, nie dostaniesz prezentu w tym roku. No way. Ty, a może się wejść za Mikołaja, co? Nie, chociaż nie, nie, bo przez cały rok facet będzie w domu na tyłku siedzieć, będzie tylko, wiecie, w Wigilię się brać i jechać. Nie, bez sensu. Zresztą te elfy. Nie wiem, nie wiem. Za duży tłok. Za duży tłok jak dla Werki, słuchajcie. My tu spróbujemy oczywiście ożywioną rozmowę. Marzenka, chodź tu. Marzenka chyba się wkurzy trochę, podejdzie do Włodka i zacznie zagadywać na temat obrazu. Patrzcie, gwiazda przyszła nam tutaj. O, ty z kim tutaj? Z Bjornem sobie gadasz. Łocie. A co robi nasza Karyna tak w ogóle? Karyna próbuje coś zamówić. Nie, Karyna, nie zamawiaj. Chodź tu. Aż się Włodek taki troszkę zmieszany i w ogóle, ja nie mogę. Dobra, Karyna, słuchajcie, patrzcie, gwiazda przyszła i zrobiło się zamieszanie. Może Karyna niech wyskoczy z taką inicjatywą, że wszyscy byśmy poszli do kina, co? No, oczywiście, kto będzie płacić? No, Włodek, żeby nie było wątpliwości, tak? Zrobiło się małe zamieszanko, bo gwiazdę mamy na stanie. Czy oni... I patrzcie, oni fotografują nas. Aha, bo tu jest gwiazda. A ja patrzyłam na Judith i mówię, o co chodzi? Brittany. O nie, słuchajcie, niby fotografują Brittany, ale też słuchajcie, ktoś sfotografował Włodka z Werką. O matko, to też pewnie będzie w gazetach. No bo Włodek jednak, słuchajcie, jest człowiekiem biznesu. On się nie pojawia na różnych takich, wiecie, jakichś tam szałowych imprezach czy coś, ale dziennikarze wiedzą, kto to jest. Patrzcie na minę Karyny, że też muszę być w związku z Sepkiem. Niech go piekło pochłonie. Uuuh! I kiedy dziewczyny dotarły do kina wreszcie, dwie z nich stwierdziły, że no, pęcherz nie sługa. I Werka została z Włodkiem sama i postanowiła oczywiście wykorzystać tą okazję i sadzi mu tutaj jakieś komplementy, ale masz fajną brodę, wiecie, coś w tym stylu, nie? Może pójdziemy kiedyś coś zjeść? Włodek mówi, no, no, możemy iść w sumie, no, lubię kotlety, także czemu nie? Tutaj Werka chyba bardziej miała na myśli sushi i mówi mu teraz, że kotlety to tyle kalorii, można od nich umrzeć. Nie, 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 pójdziemy na coś zdrowego, Włodek. Coś z Włodek. Ja cię zabiorę, się nie przejmuj w ogóle, tylko zapłać. Wszystko będzie dobrze i będzie smaczne, nie pożałujesz. Włodek mówi, no dobra, no to staje się na ciebie, bo ja w sumie tutaj tych lokalnych knajpek to nie znam, dopiero się przeprowadziłem, więc fajnie, fajnie. Werce tutaj chyba, słuchajcie, się udaje troszkę manipulować naszym Włodkiem. Jakaś gadka o gaciach. Okej, dobra, nie wiem. Kupię ci nowe gacie, także też zrobisz szał na mieście, spokojnie. Patrzcie, jak Karyna tam idzie, taka dumna. Dobra, słuchajcie, bo spóźnimy się w końcu na ten film, że jest w 7:30, właściwie za 20. Strasznie późno się robi, a my musimy jeszcze przecież film pooglądać. Oglądaj film z... Biedna Marzenka tutaj chciałaby sobie pogadać z Włodkiem na spokojnie, a cały czas ta jej siostra jakoś tutaj dominuje tą rozmowę. No, widzicie, tak to jest. No, usiądźcie sobie wszyscy razem, proszę, zapraszam na film. O, nie wzięliśmy żadnego popcornu. A czy ja w ogóle tutaj mam stanowisko z popcornem? Powinno być, jest tutaj taki kącik. Mnie to wkurza, że oni wszyscy normalnie stoją. Weźcie, usiądźcie, ludzie. O, patrzcie, Włodek poszedł gdzieś tam do tyłu, dziewczyny sobie z przodu. A nie, patrzcie, idzie, idzie Włodek.
O, koło Karyny usiądzie. Myślałam, że usiądzie koło Marzenki, kurczę, no. Marzenka! Marzenka idzie do Włodka, ludzie! Marzenka, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj pogadaj sobie z Włodkiem. A czemu nie możemy pogadać z Włodkiem? Ja chcę z Włodkiem pogadać, proszę bardzo. Popraw humor. Patrzcie, co ma Karyna w ogóle w ręce, nie? Pożyczyła tablet od swojej kumpeli. No i widzisz, no ja ten obraz już zaczęłam generalnie. Jak chcesz, to możesz wpaść, zobaczyć, jak mi tam idzie. Może będziesz miał jakieś sugestie, nie wiem, tęczę może byś chciał jakąś czy coś. Włodek mówi, no tęcza, tęcza, to jest myśl, to jest bardzo dobra myśl. Albo jakieś dzwony, tęcza, dzwony, no jak tam wolisz, nie Włodek? Jak chcesz, wpadnij, namalujemy, co będziesz chciał. Łóżko, łóżko, wow! Dobra, to ma być pejzaż, czy... Aha, nie wiem, może jednak akt to ma być, słuchajcie, a nie pejzaż. Ja nie wiem, o czym tutaj toczy się dyskusja, ale może Włodek już zamawia kolejny portret. Może jakiś akt zamawia, nie? Czy coś, no. Nie wiem, może miłośnikiem sztuki jest po prostu. Dobra, słuchajcie, film się skończył, Karyna nie chce się rozstać z tabletem. Widzę, że Marzenka chyba nie chce się rozstać z Włodkiem, natomiast Włodek myśli o czymś do jedzenia. Słuchajcie, jest już tak późno. Oh no. A ja miałam tutaj wobec nich wszystkich plany. Ale no cóż, rozstaniemy się na razie z Włodzimierzem. Słuchajcie, Karyna wróci do siebie i zobaczymy w ogóle, co u cebulaków się tam dzieje. Słuchajcie, a tymczasem Sebuś wyrwał się na małego drinka ze swoim kumplem Jurasem, kabaczkiem. Juras, słuchajcie, no powiedzmy należy troszkę do takiej elity, nie? Oni się tam wybili razem z żoną, mają udaną rodzinkę i tak dalej. I wiecie, no tutaj poznali się właśnie gdzieś tam na piwku ze sobą i się kumplują. I prawda jest taka, że Sebuś często do nich wpada, natomiast żona Jurasa za nim nie przepada, bo im tam wyżera żarcie z lodówki i wiecie, generalnie ona wie, że on jest takim trochę pasożytem. Natomiast Jurasowi dzięki Sebusiowi przypomniały się czasy takie studenckie, on się może przy nim wyluzować, tak, hi, 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 ha, ha, ha. Troszkę sobie tu pogadają, się pośmieją, także on go bardzo lubi. I tutaj ta znajomość, słuchajcie, kwitnie. No. Natomiast Sebuś bardzo z Jurasem też lubi wychodzić, bo on zawsze stawia jakieś drinki, jakieś coś, jest dobra imprezka z nim. No i tak to wszystko wygląda. Tutaj Sebuś mówi, słuchaj, nasze żony muszą się ze sobą spiknąć, to w ogóle będzie super. A Juraz mówi, no fajnie będzie, fajnie, zjemy ciacho. No i tak, tutaj jakieś plany są, żeby poznać kobiety ze sobą. O, a kto to przyszedł? Hello. Apollo Macchiato, Apollo. Ja z tobą też mam tutaj pewne plany wobec ciebie, mój drogi Apollo. Ach, to wcięcie w talii, lololo. Lećmy do Sebusia na razie, słuchajcie, bo teraz o Sebusiu i o Jurasie tutaj historia trwa. Kto śmierdzi? Podejrzewam, no Seba. No tak, właśnie miałam powiedzieć, że podejrzewam, że Seba, ale wiecie, nie chciałam tak rzucać oskarżenia. Ale widzę, że on tutaj, no, zapaszki z podpaszki i te sprawy już nie pierwszej świeżości. No nic, trudno. Taki jest Sebuś, słuchajcie, on się tym nie przejmuje. Sebuś, zachowuj się niesmacznie. Proszę bardzo, beknij. A co? Kto ci będzie mówić tutaj, że śmierdzisz? Ty śmierdzisz? Ty pachniesz jak babeczka, pięknie posypana posypką. Oczywiście, że tak, jesteś apetyczny. A Juras mówi, kurde, Seba, ty to jesteś. Ty się nie przejmujesz jakimś tam durnym sprzątaniem jak moja baba. Ach, Sebuś, z tobą to jest dobra impra. Sebuś sobie pije drineczka, słuchajcie, tutaj jakaś ostra jumpreska trwa. No, także jest ekstra. Tutaj sobie dansują. My sobie pogadamy z Juraskiem. Niech nasza przyjaźń kwitnie. Poznaj go dokładnie. Powiedz mu, Sebuś, jakie ty masz juraz zarąbiste włosy. Chciałbym mieć takie włosy, gdybym je miał, ale nie mam. Boże, mu łysy jest. Wypadły mi wszystkie ze stresu. Jak poznałem swoją babę i się z nią ożeniłem, to siu, wypadły mi od tak. A juraz mówi, ha, Sebuś, ty to jesteś po prostu taki kawalerz, że hej. No, taki to właśnie jest nasz Sebuś, słuchajcie. Łysy kawalerz. Jaka reklama. No.
Coś tutaj, słuchajcie, o jakimś aucie teraz jest mowa. Juras chyba ma zamiar kupić jakiś nowy samochód. Seba mówi, no to koniecznie będziesz musiał mnie przewieźć, o, puścimy jakieś dicho i pojedziemy na jakąś imprezkę fajną. Juras mówi, no o ile moja stara mnie z domu wypuści. A tutaj Seba mówi, nie przejmuj się, poznam ją z moją kobietą i też pójdą gdzieś sobie na jakieś zakupy czy coś. Tylko nie wiem, za co, słuchajcie, nasza Karyna by zapłaciła za te zakupy, bo pewnie żona Jurasa to się ubiera w markowych sklepach, nie? Więc nas by nie było raczej stać, no ale cóż. Patrzcie, jak już późno jest. Karyna to normalnie ci nogi z tyłka powyrywa, Sebuś. No i Juras tutaj też mówi, nie? Że kurde, już tak późno, pewnie mi znowu głowę będzie suszyć moja kobieta. A to zadzwoń do niej i powiedz, że nie wiem. Gumę złapałeś, czy coś, i trochę ci zejdzie. Patrzcie, jak go na złą drogę sprowadza, nie? To jest taki sebuś, no, taki sebuś to jest po prostu. Pochwalimy go, oczywiście posłodzimy tutaj naszemu Jurasowi, hermetyczny dowcip. Ja tak jeszcze zerkam w tyle, kto się tam bawi. Widzę, że Apollo ciągle tam tańczy, bawi się. Ej, ej, ej. Dobra, no jakieś tutaj, nie wiem, takie zauroczenie mam Apollem, słuchajcie. No, wyszło na jaw. Może kiedyś pójdziemy poboksować razem, stary, co ty na to? Sebuś mówi, jasne, super, fajna sprawa, boks, ja popieram, tak. Popieram boksik. Dobra, wypij te drineczki, słuchajcie, lecimy do domu, bo naprawdę kobiety nas wyrzucą. Zderzymy się jeszcze bioderkami i będziemy się, słuchajcie, zbierać. Chociaż kusi mnie, żeby wyjść na parkiet. Sebuś mówi, chodź jeszcze tutaj normalnie pokręcimy tyłeczkami. Wszystkie laski nasze, kurde. Dobra, chodźcie, potańczymy razem. Tak jest! Jupi! Co z tego, słuchajcie, że Seba śmierdzi i wszystkich odstrasza. Jest czat, jest impreza. No, czat to jest. Widać zresztą, jak się za nim ciągnie. Dobra. Tańczymy, tańczymy. Tutaj widzę Juras. O, patrzcie, jakie ruchy! O, ja cię kręcę. Szkoda tylko, że tak daleko od stanowiska DJ-skiego. Cześć, Apollo. Hej, jak tam? Jak tam sprawy się mają? Ten też, kurde, dobry, nie? On coś mi tutaj, słuchajcie, jakimś, no, skakaniem w boczek pachnie. No, tak to by na imprezę z żoną przyszedł, nie? A ona co, biedna z dziećmi siedzi pewnie. No, założę się. Sebuś czuje, słuchajcie, rytm na całego. A gdzie nasz Juras? Juras! Ja jest tutaj, tak sobie tańczy, tak podryguje trochę nieśmiało. On ma chyba troszkę mniej pewności siebie niż Seba. Chociaż w sumie z drugiej strony właśnie do takiego imprezowania, nie? Już dawno nie imprezował, a właśnie poznał Sebę, słuchajcie, i jego świat się zmienił. Zmienił się, bo sobie przypomniał lata młodości, szaleństwo! Tak, moi drodzy, ja już tym optymistycznym akcentem będę kończyć dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się i pa pa! Aha, nie, bo jeszcze miałam Wam pokazać Włodka Kiełbasę i jego rodzinę. Dobrze, że mi się przypomniało. Włodek, Włodek, Włodek! Na prezydenta! Włodek! Słuchajcie, jesteśmy u niego w domciu i to jest jego cała rodzinka, słuchajcie, czyli dwa pieski, śliczne. To jest Czaruś Kiełbasa, proszę bardzo. Tyk, Czaruś. A to jest Stokrotka. Proszę, jaka piękna. Z kokardką, oczywiście, no bo to dziewczynka przecież. Stokrotka Kiełbasa. Tak. I my kochamy nasze pieśki, słuchajcie, miłością prawdziwą. To nie są tak naprawdę psy, to są nasze dzieci. Dokładnie. Tak je tutaj traktujemy. Ojej, Czaruś, ty masz pchły. Będziemy musieli iść do weterynarza z tobą, myszko mała. Chyba, że wystarczy kąpiel. No to zobaczymy. Słuchajcie, on ma dość duży dom. Wprowadził się tutaj niedawno. Tak naprawdę nic nie zmieniał, bo nie miał na to ani siły, ani ochoty. Zresztą on się tam na wystroju wnętrz nie zna. Ma pokoje tutaj u góry, także są to pokoje piesków. Jemu tam wystarczy jedno łóżko, tak naprawdę i tyle. Ten dom jest, słuchajcie, super. I ja myślałam o tym domu, żeby kiedyś tutaj z Jaredem i Sarą i z Sarą tutaj zamieszkać w takim właśnie pięknym domku. On jest chyba dość drogi, z tego co pamiętam, ale może kiedyś się tam dorobimy na tamtym sejwie. Zobaczymy, czy ja mogę w ogóle gdzieś tutaj Czarusia wykąpać, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak tutaj te łazienki wyglądają.
Ale tu jest jakiś łon. Jakiś łon jest. Wykąp się. Nie, nie, nie. Wykąp. Nie wiem, czy to mu pomoże. Czy to czarusiowi pomoże w czymś, że my go tutaj wykąpiemy. Szkoda, że nie ma łazienki na dole. To jest ból. Chyba, że jest, tylko nie widzę. Nie, no nie ma. Dobra, no nic, czaruś, chodź, idziemy się kąpać. No i właśnie, słuchajcie, tak wygląda życie Włodka. On dość późno wraca do domu. Tutaj ktoś przychodzi doglądać piesków, wyprowadza je, ale tak naprawdę, słuchajcie, no Włodek ma świra na ich punkcie i każdą wolną chwilę właśnie spędza ze swoimi psiakami, które są cudowne, które nigdy, słuchajcie, niczego przeciwko niemu nie knuły, są oddane i kochane i w ogóle. No, także Włodek będzie teraz czarusia kąpać i mam nadzieję, że to pomoże. Jak nie, to trzeba będzie pójść do weterynarza. Tak. Mała zwiecha była. No, ale co zrobić? Pokaż no, czy to mu pomogło coś? Oczywiście, że nie. Pomogło mu, że hej, chyba jednak trzeba będzie iść do weterynarza. No nic, moi drodzy, to ja skoczę z czarusiem do weterynarza i to by było na tyle w tym odcinku. Mało dzisiaj byliśmy w sumie w domu cebulaków, ale wiecie, no nie możemy tam też cały czas siedzieć, bo Karyna i Sebuś, no to nie są raczej domatorzy. Także no. I widzimy się, słuchajcie, już niebawem. Także trzymajcie się i pa, pa!